bardzo przesuszoną skórę rąk. Dodatkowo chroni dłonie przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz opóźnia procesy starzenia. Regenerum działa rewelacyjnie. Moje dłonie są intensywnie nawilżone i jedwabiście gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Perfekcja. Ma różne oblicza. Dynamiczna limuzyna. Sportowy awans. Słów. Wszystkie znajdziesz w wyjątkowej ofercie na modela. Pach i na metole nieco inne specjały niż u nas. W końcu jest ona w połowie czeszką. Co ja tu widzę? Ziemniaczaną sałatkę, zupę rybną, a nawet grochową z grzankami. No można powiedzieć, ciężki kaliber potraw. A wy już teraz możecie zamawiać ulubione piosenki Ewy, które zagramy w 3 po trzeciej. Bądź czujny. Czy rozmawiałem ze specjalistą od choinki, tej głównej jakby? Na rynku? Tak. Ale mi chodziło o rybę. Bo teraz w Lidlu. Wielki wybór ryb świeżych, pędzonych i mrożonych w super cenach. Na przykład świeży karp w płatach tylko złoty 49 za 100 gramów. A świeży filet z łososia tylko 3,99 za 100 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Niestety klimat świąteczny nie udziela się każdemu. O tym, co na wiejskiej. Więcej za chwilę w faktach RMF FM na godzinę 12 Ewa Kwaśny. Tak, wszystko się zgadza? Prosimy. Na początek w faktach będziemy właśnie w Sejmie, tam znowu gorąco. Jak domyślacie się, chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Austria prosi Komisję Europejską o wzięcie od niej części uchodźców i rozlokowanie w innych unijnych krajach. Czy trafią również do Polski? Dopytywała nasza korespondentka. Długa kolejka ustawiła się w kolejce po choinki od RMF FM właśnie w Kielcach. Za moment tam zajrzymy. Nowelizacja zakończy kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kontra wasza dobra zmiana to paraliż państwa. Tak wygląda sejmowa debata w trakcie drugiego czytania pisowskiej ustawy o zmianach w Trybunale. W gmachu na Wiejskiej w Warszawie jest Mariusz Piekarski. Mariuszu, witam. Jakich jeszcze argumentów używają obie strony? Z jednej strony Arkadiusz Mularczyk przekonywał, że rozpatrywanie spraw w Trybunale w kolejności ich zgłaszania oraz orzekanie prawie zawsze w pełnym składzie uniemożliwi polityczne werdykty i żonglowanie składem orzekającym. Ta nowelizacja zakończy kryzys konstytucyjny, jaki mamy w ostatnim miesiącu, jaki powstał w wyniku działań Platformy Obywatelskiej. Mówienie, że ta ustawa cokolwiek naprawi, to bezczelność, ripostował szef klubu Platformy Sławomir Neumann. Jak mówił, PiS wprowadza zmiany, by zablokować pracę Trybunału, by nie mógł zająć się żadną z ustaw przygotowywanych przez PiS. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić jak najgorsze kroki, bo to, co wy robicie z dnia na dzień, pokazuje, w którym kierunku idziecie. Pracujecie po nocach, rozumiem, że w nocy można też wejść do Trybunału z wytrychem i zająć budynek. To będzie wasz kolejny krok? Politycy mówią też, że marszałek Kuchciński ograniczył możliwość zadawania pytań przez posłów do 5 posłów z klubu. Chodzi o tempo prac, bo PiS chce jeszcze dziś zająć się poprawkami w komisji i głosować całą ustawę. Z Sejmu Mariusz Piekarski. Liczba migrantów, którzy w tym roku przybyli do 6 krajów Unii, do Grecji, Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, na Malty i na Cypr, przekroczyła już 1 000 000. Tak wynika z danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Austria natomiast poprosiła Komisję Europejską o wzięcie od niej części uchodźców i rozlokowanie w innych krajach Unii Europejskiej. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy to oznacza w takim razie, że Polska będzie musiała przyjąć dodatkowych uchodźców, ponad te 7 tysięcy, na które zgodził się już poprzedni rząd? Na razie zagrożenia nie ma. Z moich informacji wynika, że Bruksela nie kwapi się obecnie z dodatkowym rozdziałem Syryjczyków, bo musiałaby wykorzystać uzgodnioną już pulę uchodźców do rozdziału, na którą wstępnie zgodziły się kraje Unii. Woli tę rezerwę zachować na wiosnę, gdy spodziewana jest kolejna fala uchodźców. Komisja prawdopodobnie na rok zawiesi tylko Austrii obowiązek przyjmowania uchodźców z Grecji i Włoch. Prośba Wiednia oznacza jednak całkowitą porażkę polityki tych państw, które na początku kryzysu z uchodźcami otwierały dla nich szeroko drzwi, a teraz nie radzą sobie i chcą ich przerzucić do innych krajów. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu z powodu awarii energetycznych spowodowanych przez silny wiatr. Na Podlasiu elektryczność nie dociera do 10 tysięcy domów. Najgorzej jest w okolicach Białegostoku oraz w rejonie Łomży, Suwałk i Bielska Podlaskiego. Na Pomorzu prąd nie dociera do 3 tysięcy odbiorców. Głównie są to mieszkańcy okolic Miastka i Bytowa. We Wrocławiu na placu Nowy Targ trwa wigilia dla najbardziej potrzebujących. Z pomocy skorzysta ponad 800 osób. Przygotowaliśmy kapustę z grochem i z grzybami i kompot suszonych owoców prosto z wojskowej kuchni polowej. Pan widzę, przyniósł się podzielić. No? Serniczek. To ciasto specjalnie upieczone. Oczywiście. Miły gest, prawda? Można się spotkać. Dla takich samotnych i chorych.
schorowanych ludzi. To jest bardzo dobre. Usłyszał nasz reporter Bartłomiej Paulus od żołnierzy pomagających w akcji mieszkańców Wrocławia. Wigilijny poczęstunek wydawany będzie do 14. Choinki w Kielcach przy źródełku Bieruty dosłownie znikają w oczach. Las drzewek od RMF FM rozchodzi się, jeżeli mogę tak powiedzieć, w tej chwili we wszystkich kierunkach ulicami stolicy Świętokrzyskiego. Nasz reporter Maciej Wałachicki obserwuje ten zielony pochód. Maćku. No właśnie zastanawiam się, co tam wyprodukują te nasze choinki, bo one rzeczywiście rozchodzą się w szybkim tempie po ulicach Kielc. Jest tutaj Piotrek, który przyszedł ze swoim psem Niko. Jaka to rasa? Malamut skrzyżowany z haskim. Czy Niko pomoże ci nieść tą dwumetrową choinkę do domu? Postaramy się, ale nie wiem, czy da rady, czy udźwignię po prostu. I masz już wybrane miejsce, gdzie to drzewko stanie? No choinka najprawdopodobniej w salonie, tam przy stole wigilijnym będzie nam towarzyszyć, także... Czyli na honorowe miejsce? Oczywiście. Bombki przygotowane, ozdoby świąteczne? No bombki co roku, nowe tam jakieś dokupywane, bo mama tam ma swoje fobie na ten temat, no i łańcuchy też są, także jutro będziemy wszystko ładnie po prostu przygotowywać. Czyli wszystko już gotowe, a jeżeli chcecie tutaj przyjść po swoje drzewko świąteczne, które stanie na honorowym miejscu przy stole wigilijnym, to proponuję się pospieszyć, bo te drzewka rzeczywiście znikają w bardzo szybkim tempie. Zabawa w Kielcach trwa, zajrzyjcie też na rmf24.pl, tam zdjęcia i film z naszej wizyty. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dzisiaj Polska podzielona na północ i południe, tylko że tym razem nie mówię o Trybunale Konstytucyjnym, tylko o deszczu. Od centrum na północ będzie pochmurno i deszczowo, za to na południu piękna jesień w pierwszy dzień zimy. Ale mówmy o pozytywach, mówmy o pozytywach. Dzisiaj jest najkrótszy dzień w roku, więc od jutra słońce będzie wstawać coraz wcześniej i pięknie. Święta oczywiście bez śniegu, ale przynajmniej nikt nie zmarznie. Wigilię pokropi tylko na Podlasiu, a tak to słonecznie i w okolicach 10 stopni. W całym kraju. Taka będzie Wigilia. W tej godzinie w RMF FM byle do piątku o nadzwyczajnych zdolnościach byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Z tej strony go dotąd nie znaliśmy. Robert Karpowicz. Cześć ponownie. Trochę śniegu muzycznego. Shaky Stevens. Interesowo, autor donosu zwrócił, przekonywał, że była ona konieczna, ponieważ ziemia była obstawiona między innymi kołami pogazowymi i metalami ciężkimi, co stanowiło zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Dla Polski realizujecie i bardzo dziękuję za tą radość, którą wszystkim przynosicie. Wierzcie mi Państwo, ludzie naprawdę ogromnie się cieszą. I dla samej tej radości i dumy, którą czują, kiedy widzą i słyszą o Państwa występach, warto. Warto dla Rzeczypospolitej i warto dla tych, którym przynosicie radość. Prezydent Andrzej Duda podziękował też tym sportowcom, którzy zakończyli swoją karierę. Dodał, że zbliżający się 2016 rok będzie rokiem wyzwań. W tym kontekście przypomniał wielkie sportowe wydarzenia, m.in. 31. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji. Tracimy jednego z największych duszpasterzy młodzieży. Tak o zmarłym wczoraj ojcu Janie Górze, mówi przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Ojciec Jan Góra zasłabł w trakcie odprawienia mszy świętej. Mimo reanimacji zmarł o 19.30. Dominikanin miał 67 lat. Był wychowawcą, duszpasterzem akademickim i organizatorem spotkań młodych w Lednicy. Pierwsze z nich odbyło się w 1997 roku i od tego czasu odbywało się nad jeziorem lednickim pod bramą w kształcie ryby co roku. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki wskazuje, że niełatwo będzie znaleźć kontynuatora pracy ojca Jana Góry. Ojca Jana spotkałem po raz pierwszy w Gnieźnie, akurat kiedy zabierał się do organizacji pierwszego z tych spotkań lednickich. Było widać, że jest całkowicie w oddanej młodzieży. Bardzo dbało o to, żeby te spotkania modlitewne były odpowiadające młodzieży, językiem młodzieży powiedziane. Jednocześnie też przez młodzież organizowane. Teraz oprócz tej wdzięczności na Bogu za to wszystko, co ojciec Jan zrobił. Wydaje mi się, że i dominikanie, i także inni duszpasterze młodzieży będą w dużym kłopocie, czy znajdzie się nowy człowiek z podobnymi charyzmatami, jednocześnie z taką wielką siłą ducha. Ojciec Jan Góra urodził się 8 lutego 1948 roku w Prudniku. W 1966 roku wstąpił do zakonu dominikanów. W 1991 roku współtworzył 6 Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze.
był też twórcą hymnu tego spotkania, Abba Ojcze. Dwie domniemane terrorystki zginęły w nocy z poniedziałku na wtorek w starciu z tureckimi siłami bezpieczeństwa w Stambule, poinformowały miejscowe media. Oddziały antyterrorystyczne przeprowadziły atak na kryjówkę terrorystów w dzielnicy Gaziosmanpasa. Przebywające w mieszkaniu dwie kobiety ostrzelały policjantów, którzy odpowiedzieli ogniem, zabijając domniemane terrorystki, podała agencja prasowa Dogan. Czterech policjantów zostało lekko rannych. Media informowały o śmierci kobiet, podkreślając, że dzielnica Gaziosmanpasa jest znana jako bastion bojowników partii pracujących Kurdystanu, domagającej się większej autonomii dla Kurdów w Turcji. W ostatnich dniach w walkach z tureckimi siłami bezpieczeństwa na południowym wschodzie Turcji, głównie w rejonie miast Cizre i Sirnak, zginęło co najmniej 115 bojowników partii pracujących Kurdystanu. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy deszcz, w górach początkowo możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie i południu, w centrum około 9 stopni. Wiatr dziś zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, porwisty, na północy umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, stopniowo słabnący. Wysoko w górach okresami bardzo silny wiatr, w porywach do 120 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych z udziałem pani psycholog Anny Wiśniewskiej. Początek rozmów o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. A o 21.30 w radiowej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat Błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej oraz pani Maria Danielewicz, psycholog. Serdecznie zapraszamy. Minut po godzinie 12 zapraszamy Państwa na spotkania z Biblią. Ewangelia według świętego Mateusza. Teraz o pogodzie, proszę, uważajcie Państwo na bardzo silny wiatr. Rzeczywiście może być zdarzenie, zwłaszcza kiedy podróżuje się samochodem, kiedy wyjeżdża się za tego, ale nie tylko ostrzeżenia, a zwłaszcza dla wybrzeża, w tym pasie nadmorskim, w województwie pomorskim, to jest najwyższe ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w porywach do 75-80 km na godzinę na Bałtyku, z sztormu powyżej 10 stopni, skali pożarna. Zgorszenie. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być rzuconym w ogień pieczy. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być rzuconym do
piekła ognistego. Ostrzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Owca zabłąka, jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostanie 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych Oh.
Dnia władzy z Londynu trafiły do Warszawy. W magazynie także o sytuacji na wschodzie Ukrainy w Mińsku zebrała się grupa kontaktowa. I na początek polska polityka. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowelizacji towarzyszą spory i protesty opozycji. Wczoraj posłowie PiSu przegłosowali 19 poprawek do własnego projektu i przenosimy się do Sejmu. Właśnie tam jest Kamila Terpiał. Dzień dobry. Kamilo, pojawiły się takie informacje, że ustawa może być jeszcze dzisiaj przegłosowana i przyjęta. Czy to twoim zdaniem jest możliwe? Tak, wiele na to wskazuje, że zostanie przyjęta w Sejmie. Właśnie tak jak powiedziałeś, trwa drugie czytanie tego projektu, czyli debata na sali plenarnej. Być może głosowanie jeszcze dzisiaj po godzinie 16. W debacie tej padają mocne słowa, zresztą nie po raz pierwszy. Opozycja domagała się m.in. przerwy i dostarczenia niezbędnych ekspertyz, ale wnioski te przepadły. Poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza o ekspresowym tempie prac pod osłoną nocy, bo przypomnijmy, wczoraj Komisja Ustawodawcza zakończyła pracę przed północą, mówi tak. Pan prezes podjął decyzję kierunkową dla posłów, którzy bezwzględnie wczoraj, posłów PiSu, bezwzględnie poprowadzili głosowania i rozpatrzenie tego projektu w Komisji Ustawodawczej. Idą na rozwiązanie siłowe, niemerytoryczne, nie respektując głosu nie tylko opozycji, ale nie uwzględniając żadnej poprawki Biura Legislacyjnego. A Biuro Legislacyjne Sejmu ma wątpliwości m.in. co do konstytucyjności zapisu o zniesieniu vacatio legis, czyli o tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw. To jedna ze zgłoszonych autopoprawek przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Są także takie, które przewidują, że minister sprawiedliwości i prezydent mogą inicjować postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, a zgromadzenie ogólne do Sejmu może wnioskować o wygaszenie mandatu sędziego. Jak tłumaczył mi dzisiaj wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, chodzi o kontrolę nad Trybunałem. Prawie obowiązuje taka zasada na całym świecie znana check and balance, czyli żeby wszystkie instytucje, wszystkie władze wzajemnie potrafiły siebie sprawdzać i kontrolować. Trybunał Konstytucyjny jest jedyną tak dużą instytucją, której w tej chwili nie da się w żaden sposób kontrolować. To jest pewna wada ustrojowa, którą trzeba naprawić. Projekt nowelizacji ustawy o Trybunale zakłada też m.in., że w większości przypadków oprócz skarg obywatelskich Trybunał będzie musiał orzekać w pełnym 13-osobowym składzie większością 2/3 głosów. Lider Nowoczesnej, poseł Ryszard Petru, mówi krótko, Trybunał będzie kadłubowy. Od jutra de facto Trybunał przestanie być skuteczny. I o to chodziło. Pytanie, jakie ustawy pisma w zanadrzu, nie powiedział nam dotychczas, ale ewidentnie są to rzeczy, o których dotychczas nie mówi, a które byłyby prawdopodobnie zakwestionowane z punktu widzenia konstytucji. Ryszard Petru nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę bez wątpliwości i to bardzo szybko, a poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek apelował dzisiaj do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Tylko on może to szaleństwo powstrzymać, bo każda władza przemija, ale demontaż, który następuje na naszych oczach, jednej z najważniejszych instytucji państwa, demolka jego wizerunku, to tak szybko się nie odbuduje, nawet jak się władza zmieni. Doszliśmy do takiego momentu, w którym jest pat i trzeba przyjąć ustawę, która porządkuje i daje szansę normalnego funkcjonowania Trybunałowi. Tak mówiła dzisiaj w Sygnałach Dnia premier Beata Szydło i apelowała do opozycji, aby nie prowadziła politycznej gry w tej sprawie. Chodzi niektórym politykom opozycji o awanturę polityczną, bo wszystko to, co działo się wczoraj na Komisji Ustawodawczej, mimo że tak jak wcześniej powiedziałam, były przyjęte uwagi opozycji do projektu, było na zasadzie blokowania prac nad tą ustawą. No więc jeżeli taki zostanie przez opozycję przyjęty sposób procedowania i prac, to my nigdy z tego pata politycznego nie wyjdziemy. Opozycja słucha i w mocnych słowach odpowiada poseł Platformy Marcin Święcicki. Twierdzi, że to nie opozycja blokuje pracę, tylko domaga się przestrzegania łamanego przez PiS prawa. Szczyty obłudy, że opozycja blokuje i że ta ustawa jest naprawczą ustawą i że ona ma usprawnić pracę Trybunału. Ustawa, która zablokuje pracę Trybunału, zmniejszy możliwość podejmowania decyzji, gdzie się zastrasza również pośrednio sędziów. To jest ustawa nienaprawcza, to jest ustawa, która psująca, całkowicie unieszkodliwiająca ten organ ochrony praw obywatelskich, jakim jest Trybunał. A jeżeli dzisiaj zostanie przyjęta w Sejmie, wszystko na to wskazuje, że głosowanie może się odbyć po właśnie trwającej debacie po południu, po godzinie 16, to jutro może się nią zająć Senat i wtedy trafi na biurko prezydenta, także w życie może wejść jeszcze przed świętami. Tyle Kamila Terpiał. My do tematu wrócimy już za chwilę. Rozmowa dnia. A w studiu Przemysław Szubartowicz.
Dzień dobry Państwu. W Sejmie czeka nasz gość, Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry, Panie Pośle. Panie Pośle, opozycja mówi tak, że Prawo i Sprawiedliwość działa w następujący sposób. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, czyli jak z Barei? Pan się zgadza z taką opinią? Absolutnie nie. Opozycja też myślę, że powinna się uderzyć przede wszystkim we własne piersi. Mam na myśli tutaj Platformę Obywatelską, bo gdyby nie ustawa z 25 czerwca i to zamieszanie, które wywołała ustawa, która była tworzona przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, między innymi profesora Rzeplińskiego, tego problemu by nie było, gdyby Platforma... Ale przepraszam, powiedzieli posłowie Platformy, że przepraszają za to, że... Wybrali niekonstytucyjnie, ale mleko się rozlało i to mleko trzeba teraz posprzątać po tym, co uczyniła Platforma Obywatelska i my próbujemy przywrócić stan taki, żeby nie było państwo prawa, państwo nasze polskie destabilizowane. Panie pośle, ale czy to przywracanie, pozwoli pan, że zacytuję, bo tam są także różne opinie, szczególnie posłów, którzy brali udział w tym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej wczoraj, że to się robi bez opinii Biura Legislacyjnego, że to się robi bez głosu na przykład prawnika helsińskiej fundacji, że to się robi bardzo szybko, że to się robi bez vacatio legis, że to się robi w sposób zupełnie według opozycji urągający Prawu i Sprawiedliwości. Z małymi literami mówię. Jeżeli mówimy o vacatio legis, to wiele ustaw, przykłady z ostatniego 8-lecia rządów Platformy Obywatelskiej przyjmowanych było bez vacatio legis, chociażby ustawy podatkowe, które wchodziły w życie z dniem ogłoszenia. Także ten zarzut jest absolutnie niezgłoszony. Ja się zgadzam z opozycją, że ta propozycja zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość ma jedną podstawową wadę prawną. Tą wadą jest to, że nie została ta nowelizacja przygotowana przez Trybunał Konstytucyjny, nie została przygotowana przez posłów Platformy Obywatelskiej i się zgadzam z Platformą, że tutaj w tym zakresie jest wada prawna. Dlaczego tak szybko to trwa? Przecież można było to procedować w sposób wolniejszy, na przykład uwzględniając opinię Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej. Innymi słowy, tych wszystkich instytucji, które zostały poproszone o opinię, wydały zresztą negatywne, można byłoby nad tym dyskutować, a posłowie zarzucają, że nie ma dyskusji, właściwie obrady są prowadzone w ten sposób, że wysłuchuje się tylko tych głosów, apeli i próśb o to, żeby można było wolniej po prostu o tym dyskutować, zaczerpnąć opinii prawników, a Prawo i Sprawiedliwość pyk, pyk, pyk. Panie redaktorze, szanowni państwo, ale przed sekundą pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że opinie są, tylko są negatywne. My nie przekonamy środowiska warszawskiego, środowiska prawników, żeby przygotowali zupełnie inne stanowiska. Te stanowiska są od wielu miesięcy, od wielu lat znane w różnych kwestiach i szkoda, że nie mieli bardzo krytycznego stanowiska w stosunku do ustawy, która była przyjmowana w czerwcu 2015 roku. Szkoda, że nie mieli negatywnego stanowiska, kiedy to jeden z posłów Platformy Obywatelskiej zgłaszał poprawkę mówiącą o tym, że będą wybierani członkowie Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłej kadencji, wykraczając poza swoją właściwość, i zostali wybrani również ci, którzy powinni być wybierani przez parlament nowej kadencji. Szkoda, że wtedy prawnicy nie krzyczeli, szkoda, że wtedy prawnicy nie protestowali. Absolutnie, panie redaktorze, szanowni państwo, to do mnie nie przemawia. Ja myślę, że ta nowelizacja również, bo tutaj takie głosy padały i wcześniej podczas relacji z tego, co się dzieje w Sejmie, że tutaj Trybunał może być zakorkowany, może się zapchać. No tak, opozycja wprost mówi, że po prostu Trybunał będzie sparaliżowany. No tak, panie redaktorze. Ponieważ te poprawki właśnie zmierzają do tego, żeby na przykład Trybunał nie mógł rozpoznawać ustawy, która właśnie teraz na temat Trybunału jest powoływana. Tak, panie redaktorze, tylko jest jedna podstawowa sprawa. Trybunał Konstytucyjny jest powoływany na 9-letnią kadencję. Ci sędziowie, oni otrzymują 20-tysięczne miesięczne uposażenie, ale oprócz tego wszyscy sędziowie są wykładowcami wyższych uczelni, nie jednej, tylko kilku wyższych uczelni. A może by należało sprawić tak, żeby przede wszystkim zajmowali się kwestiami orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym, a sprawy uczelni wyższych i kształcenia studentów prawa zeszły na
dalszy plan. A w tej chwili, obserwując to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym i około Trybunału Konstytucyjnego, to mam nieodparte wrażenie, że to właśnie priorytetowe dla sędziów jest pracowanie, działanie w wyższych uczelniach, na uniwersytetach, na wydziałach prawa, a rzecz dodatkowa za te skromne 20 tysięcy miesięcznie i z mieszkaniem w Warszawie, to jest tylko dodatkowa rzecz, może będzie orzecznictwo raz, może dwa razy w miesiącu, a myślę, że to powinniśmy zmienić i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są powoływani do tego, aby orzekać w imieniu narodu. Pozwoli pan, że zapytam jeszcze w ten sposób, że skoro jednak tyle jest opinii negatywnych i to bardzo wielu osób, już abstrahując od tego, że mówią to politycy opozycji, no bo wiadomo, że zawsze można odpowiedzieć, że po prostu to jest wilcze prawo opozycji, ale mówią to prawnicy, mówią to konstytucjonaliści, mówią to osoby, no, apolityczne nawet, mówią to osoby, eksperci po prostu, że coś jest nie tak, że to jest psucie, że to jest niekonstytucyjne, że niektóre poprawki po prostu się nawet nie nadają na przegłosowanie. To jeśli jest taki głos, to naprawdę według pana wszystkie te głosy są inspirowane politycznie, są nieautentyczne, nie wynikają z prawdziwego niepokoju, nie trzeba ich brać pod uwagę? Wszystkie głosy powinny brać i są brane pod uwagę i myślę, że tak będzie w dalszym ciągu, ale bardzo proszę i pana, i wszystkich słuchających, a przede wszystkim polityków o to, o odrobinę spokoju i wyrozumiałości. Są w tej chwili prace w Sejmie, za chwilę mam nadzieję, że będą również prace w Senacie, żeby pochylać się nad tym aktem prawnym, nad tą zmianę. Poczekajmy, jeszcze nie wiemy, jaki będzie kształt ostateczny nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ta wielogodzinna wczorajsza dyskusja, która była wielokrotnie przerywana, która, no, ja przysłuchiwałem się tej dyskusji, przyznam się szczerze, że jestem zażenowany. Przez 8 lat byłem senatorem, zasiadałem w Senacie. W Senacie do takich scen nie dochodziło, nawet gdy byliśmy w opozycji, to stanowiliśmy tą opozycję merytoryczną i konstruktywną, a tutaj jest po prostu jeden wielki krzyk i swawole ze strony posłów Platformy Obywatelskiej. Pan zdaje sobie sprawę z tego, że posłowie opozycji, na przykład Borys Budka i nie tylko on, bo tam ci, którzy brali udział wtedy w tym posiedzeniu, mówią o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość złamało prawo, głosując ponownie wniosek o przerwę, bo zostało to potem sprawdzone i okazało się, że nie głosowały osoby, które były nieuprawnione, że po prostu chodzi o to, że jak Prawo i Sprawiedliwość chce przegłosować sobie coś, to nawet jak się nie uda za pierwszym razem, no to się powołuje głosowanie drugi raz i to mówią też posłowie opozycji. No tak, panie redaktorze, ale jest coś takiego jak instytucja reasumpcji głosowania. To mamy w samorządach, to mamy również w parlamencie i w każdej chwili każdy wniosek można poddać pod reasumpcję i powtórzyć głosowanie. A reasumpcja to nie jest ponowne liczenie tych samych głosów w tym samym składzie? Niestety, to jest... Pani poseł Gasiuk-Pihowicz o tym wczoraj mówił. No tak, tylko że reasumpcja głosowania polega na tym, że nad wnioskiem głosujemy jeszcze jeden raz. I to w jaki sposób to będzie głosowane, w jaki sposób to będzie procedowane, zależy przede wszystkim od prowadzącego obrady. Obrady, tak to jest w samorządach, tak to jest również w komisjach sejmowych, senackich, tak jest w parlamencie. I proszę też nie odbierać prawa, które jest zapisane w regulaminie, które może być stosowane, żebyśmy je właśnie przedstawiali i stosowali. Panie pośle, również pytanie do pana o taką opinię opozycji, która mówi, że Prawo i Sprawiedliwość dlatego tak się spieszy, dlatego chce według opozycji ograniczyć funkcjonowanie i funkcjonalność Trybunału Konstytucyjnego, bo macie w planach przegłosowywanie ustaw, niekoniecznie tych gospodarczych, ale jakichś ustaw, które byłyby niekonstytucyjne albo mogłyby być zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny i stąd ten pośpiech. Jak pan na taką interpretację? Panie redaktorze, szanowni państwo, z uśmiechem mogę powiedzieć, a w Ameryce biją murzynów. No to na tym samym poziomie możemy dyskutować i rozmawiać. Przyznam się szczerze, że jestem zniesmaczony takim dyskursem, taką dyskusją w ogóle. Wczoraj minęło dokładnie 5 tygodni od zaprzysiężenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Beaty Szydło. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w parlamencie. Praktycznie notoryczna obstrukcja, blokowanie jakichkolwiek działań. Bezpodstawnie według pana? Ale panie redaktorze, ale my nie odmawiamy opozycji takich działań, które podejmują wyprowadzania ludzi na ulicę, bo to są prawa demokracji, ale też oczekujemy i prosimy opozycję, żeby pozwolili nam również realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś mówi, że Trybunał Konstytucyjny mógłby blokować zmiany, które chce wprowadzać Prawo i Sprawiedliwość, to niech pokaże, jakie te zmiany miałby Trybunał blokować.
blokować, czy będzie blokował program 500+. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, bo to jest propozycja szeroko w tej chwili konsultowana i mam nadzieję z wielkim również zadowoleniem społecznym przyjęta. Czy będzie Trybunał blokował program 75 dla osób, które ukończyły 75 rok życia, medykamenty, lekarstwa darmowe? Też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny już się wypowiadał raz w sprawie wieku emerytalnego i myślę, że obniżenie wieku emerytalnego może być takim źdźbłem niezgody, jeżeli mówimy o przywracaniu tych złych rzeczy, które zrobiła Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym w ciągu ostatnich 8 lat. Ale oczekiwanie jest społeczne jednoznaczne. Obywatele chcą, aby przywrócić poprzedni wiek przechodzenia na możliwość przechodzenia na emeryturę. 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. I to oczywiście będziemy realizować i to zrealizujemy. Bardzo dziękuję panie pośle. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego na święta. Ja również panu, wszystkim pracującym w Polskim Radiu, jak również słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia. W imieniu wszystkich pracowników dziękuję uprzejmie. Dziękuję, do usłyszenia. Przemysław Szubartowicz rozmawiał i jeszcze informacja z ostatniej chwili dotycząca właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Jutro o godzinie 12 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w związku z bieżącą sytuacją związaną właśnie z Trybunałem Konstytucyjnym. Dokładnie 25 lat temu nastąpiło przekazanie insygniów władzy rządu londyńskiego do Polski. Z tej okazji w Londynie odbyły się uroczystości rocznicowe, a ich uczestnicy wspominali wydarzenia sprzed ćwierć wieku. Przybywam w otoczeniu towarzyszy broni, walczących o ojczyznę naprawdę wolną i suwerenną. Szczerze demokratyczną, sprawiedliwą dla wszystkich. Jakoś to było troszeczkę nie do uwierzenia. To wszystko się stało tak szybciutko. Córka generała Andersa, Anna Maria. Nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale w ogóle ta żelazna kurtyna i Gorbaczew i Reagan i Thatcher. Wszystko jak się wydawało niemożliwe i raptem wszystko było możliwe. Artur Rynkiewicz, minister rządu na uchodźstwie. Pamiętam, jak zobaczyłem, wyszliśmy z samolotu. Karolina Kaczorowska, żona ostatniego prezydenta na uchodźstwie. Zobaczyłem żołnierzy polskich stojących na lotnisku ze sztandarem. To słowo honoru dajże, że nogami nie mogą ruszać. To było niesamowite przeżycie. Jak jechaliśmy z lotniska, córka Ryszarda Kaczorowskiego, Jagoda, poznawałam różne budynki i różne pomniki. Wiedziałam dokładnie, jakie to były pomniki, jakie były to budynki, kościoły, dlatego że myśmy się tego uczyły na zbiórkach harcerskich. Ale to pani poznawała, przepraszam, tak że tak powiem, na sucho, no bo pani na wcześniej sucho. Nie był to był mój pierwszy raz w Polsce i potrafiłam wymienić wszystkie kolejne pomniki, które mijaliśmy. Jesteśmy na samej uroczystości i co? Taka bardzo cicha, spokojna radość. Taki punkt kulminacyjny tego wszystkiego, do czego dążyło tak wielu. I tak wielu nie dożyło tego momentu. Byliśmy świadomi, że reprezentujemy tych wszystkich, którzy w drodze do tej wolnej ojczyzny padli, czy to na polu bitwy, czy potem na przemuszonej emigracji. Przybywam do odradzającej się Polski, by wybranemu w wolnych wyborach prezydentowi Lechowi Wałęsie przekazać insygnia II Rzeczpospolitej. Byłam w Rosji, miałam 9 lat, jak mnie wieźli, a wróciłam do Polski mając 65. I pamiętam, nigdy nie zapomnę tego, jak myśmy już przyjechali. To takie zdanie, które nigdy w życiu nie zapomnę, prezydenta Wałęsy. Jesteśmy już na zamku, prawda, ma to uroczystość być. Pan prezydent pierwszy, bo przemawia pod mój mąż. Pierwszym zdaniem, jakie powiedział prezydent Wałęsa, to powiedział, że po 50 latach prezydent wrócił do domu. I to powiedzenie do domu mnie, to był jak najlepszy skarb na świecie, ktoś mi to dał. Bo jakby powiedział Polska, Rzeczypospolita,
to nie było tak osobiste, ale każdy z nas był w tym domu. I to jest, ja nigdy panu będzie tego nie zapomnę. To było coś pięknego. Te wszystkie cierpienia, te wszystkie poświęcenia, ten trud i wysiłek wielu, wielu lat był wynagrodzony tym momentem, kiedy dwóch prezydentów stanęło obok siebie. To trzeba, mi się zdaje, stracić kiedyś, żeby potem doceniać, jak się to zobaczy i dotknie się. Na uroczystościach w Londynie był Adam Dąbrowski, nasz korespondent, a w studiu już gość, Robert Gostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. To zdarzenie sprzed 25 lat to taki, można powiedzieć, symboliczny mocno moment, no i taki powrót do ciągłości z II Rzeczpospolitej tak naprawdę. No tak, to był taki ważny moment, bo oczywiście opozycja po 89 roku jednak chciała tych symboli, tego, że jednak państwo jest nowe, i zwłaszcza Lech Wałęsa, to były w gruncie rzeczy pierwsze wolne wybory w Polsce, bo przecież wybory do Sejmu Kontraktowego w 1989 roku były tylko częściowo wolne, więc Lech Wałęsa chciał podkreślić ten moment przejścia. I zresztą nie tylko Lech Wałęsa, to tu ogromną rolę odegrał Zdzisław Najder, który wymyślił to, żeby właśnie prezydent na uchodźstwie przekazał insygnia władzy nowo wybranemu prezydentowi. I zresztą to też, myślę, że dla rządu na uchodźstwie był ważny moment, no bo oni też wiedzieli, że ich misja się kończy w momencie, kiedy w Polsce już trwają reformy i po kolei kolejne instytucje stają się instytucjami demokratycznymi. No właśnie, no bo rząd polski na uchodźstwie, no można powiedzieć, że aktywnie działał, był uznawany przez wszystkie inne państwa do 1945 roku. Tak. Tak naprawdę od września 1939 roku, wtedy kiedy prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi, aż do lipca 1945 roku, formalnie rzecz biorąc, rząd Rzeczpospolitej w Londynie był partnerem międzynarodowej koalicji państw alianckich, partnerem rządu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, no, przez pewien czas również z Związku Sowieckiego w wojnie z Niemcami. Natomiast w 1945 roku w lipcu, właściwie w czerwcu, powstał tymczasowy rząd jedności narodowej i zaraz potem mocarstwa zachodnie wycofały uznanie rządowi w Londynie. No i proszę powiedzieć, jaka była rola tak naprawdę później tego rządu? Jak to wyglądało? No bo on tak naprawdę nie był uznawany przez społeczność międzynarodową. Z drugiej strony cały czas jakby funkcjonował, tak? Cały czas była zachowywana ta tradycja II Rzeczpospolitej, jak rozumiem. To trzeba powiedzieć, że jeszcze przez jakiś czas był partnerem takim faktycznym dla władz brytyjskich, no bo przecież to władze tego rządu w dużej mierze prowadziły akcje takiej likwidacji polskiej armii, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, które były przecież sformowane u boku sojuszników zachodnich. Więc na początku ta władza była nie tylko symboliczna, poza tym rząd wciąż jednak dysponował pewną siłą w kraju. Oczywiście to była podziemie nielegalne, WiN, wolność, niezawisłość, ale to była silna siatka konspiracyjna, więc krążyli kurierzy, krążyły pieniądze również i tak dalej. Ale oczywiście to funkcjonowanie stawało się coraz bardziej symboliczne, ale znów oprócz samych władz przecież to było całe społeczeństwo tak naprawdę. Przecież czasopisma, instytucje społeczne, Ognisko Polskie, Wiadomości, to taki legendarny tygodnik londyński, który był kontynuacją też zresztą legendarnego pisma Wiadomości Literackie przedwojennego. Jego redaktorem naczelnym był Mieczysław Grydzewski. Wiele takich rzeczy trwało. I sam rząd, i ludzie związani z tym rządem angażowali się w wiele akcji wspierania Polski, czy w 76 roku, czy później, czyli w akcję pomocy robotnikom, w akcję wspierania wolnego słowa w Polsce, potem w pomoc dla emigrantów solidarnościowych w stanie wojennym. Więc to nie było tylko funkcje symboliczne, chociaż te funkcje symboliczne były niesłychanie ważne, no bo to było ten symbol tego, że ponieważ on zachował ciągłość władzy konstytucyjnej z konstytucji kwietniowej. No więc to był jednak ważny taki symbol tego, że Polacy się nie zgadzają, zwłaszcza Polacy na emigrację się nie zgadzają na istniejący porządek. No ale jak pan doskonale wie, też przez część opozycji
to środowisko było krytykowane. Znaczy właśnie za taką niezłomność, taką postawę odrodzenia się tak naprawdę od tego, co działo się w kraju i za takie trochę życie w przeszłością, prawda? No, trzeba powiedzieć tak, że to w ogóle była dosyć trudna sytuacja, no bo tak naprawdę znaczna część środowisk opozycyjnych wywodziła się gdzieś ze środowisk partii komunistycznej, czyli właśnie to środowisko, zwłaszcza Korowskie, było postrzegane przez i rząd londyński, i część również opozycji, na przykład jako takie niepewne ludzie, którzy wywodzą się z domów komunistycznych, aparatczyków i tak dalej, w związku z tym ta nieufność istniała. Rzeczywiście ona się gdzieś zaczęła na początku lat 80. przełamywać. I zresztą były też takie osoby związane z rządem na emigracji, takie jak Lidia Ciołkoszowa, która miała właściwie już od lat 70. Czyli nestorka PPS-u, dodajmy, tak? Tak, tak, tak. Nestorka PPS-u i zresztą bardzo, bardzo wybitna postać. Ale były też w opozycji już od lat 70. osoby i postaci i organizacje, które uznawały rząd na emigracji, czyli na przykład Konfederacja Polski Niepodległej. To zresztą oczywiście wtedy wydawało się, że trochę jest śmieszne, trochę kabaretowe i zresztą trzeba powiedzieć jasno, że nawet znaczna część środowisk prawicowych nie uznawała tego rządu i traktowała PRL jednak jakąś ułomną, ale jednak jakąś tam legalną formę funkcjonowania, ale w pewnym sensie okazało się to jakoś tam prorocze, bo jednak wyszło trochę na stanowisko Leszka Moczulskiego, który od początku uważał, że jednak ta niepodległość jest jednak na wyciągnięcie ręki i wtedy, kiedy właśnie większość opozycji, i to nie tylko Korowskiej, ale właśnie powtarzam, że również prawicowej, uważała, że nie ma szans w perspektywie kilkunastu lat na to, żeby Polska stała się krajem demokratycznym i wolnym, to on jednak uważał, że to jest bardzo bliskie. No też z drugiej strony można powiedzieć, że jakby nie nastąpiło w wolnej Polsce to odwzorowanie tych układów politycznych partii, tego układu partyjnego, który był w Londynie zupełnie, tak? To oczywiście znaczy, to się całkowicie rozjechało. To się nie mogło stać, bo... bo pan wspomniał Ciołkoszową, ja pamiętam ten przyjazd właśnie Lidii Ciołkoszowej do Warszawy, która tutaj była witana właśnie z honorami ogromnymi i taką próbę reanimacji Polskiej Partii Socjalistycznej. No to w ogóle jest ciekawe, bo tak naprawdę władze w Londynie opierały się na trzech nurtach, to znaczy prezydent wywodził się z grupy sanacyjnej, prawda, był jakby kontynuacją tego nurtu, a poza tym dwa najsilniejsze ugrupowania to była Narodowa Demokracja i PPS. I to był właśnie ten trzon emigracji londyńskiej. No i one, wszystkie te partie z różnych powodów nie mogły odegrać takiej roli. Sanacja, ona z samej natury rzeczy miała taki szczególny charakter, nie była partią nigdy w ścisłym tego słowa znaczeniu. Narodowa Demokracja była związana jednak z pewnym sytuacją z II Rzeczypospolitej. PPS, lewica była w jakimś sensie skompromitowana przez komunistów. Nie udało się nikomu odbudować tej lewicy demokratycznej. To na koniec chcę jeszcze zapytać o Muzeum Historii Polski, muzeum bez siedziby. Wciąż bez siedziby, ale już mamy wiele podstawowych decyzji, także myślę, że na 2018 rok będziemy mieli siedzibę. A dzisiaj realizujemy wiele projektów, również wystaw, również projektów edukacyjnych, naukowych, także zapraszam do jakich naszej przykład? W tym roku mieliśmy bardzo ciekawą wystawę na temat polskich miast na przełomie XIX-XX wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej, ale mamy też dużo rzeczy się dzieje w internecie, także zachęcam do zobaczenia strony www.mushp.pl i tam są i programy edukacyjne i też mamy bazę internetowych różnych działań, m.in. bazę czasopism humanistycznych, także dla każdego się coś znajdzie i dla tego, kto szuka jakichś informacji edukacyjnych i dla tego, kto szuka wiedzy takiej naukowej, jest tam bardzo szeroka oferta. Dziękuję bardzo. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. O historii rozmawialiśmy, konkretnie o 25. rocznicy przekazania insygniów władzy rządu na emigracji do Polski. Dziękuję bardzo. I zmieniamy temat w magazynie. Były życzenia świąteczne, gratulacje za dotychczasowe sukcesy, ale też apele o kolejne medale.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze sportowcami. Był też czas na rozmowy o tym, jak sportowcy spędzają świąteczny okres. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję w imieniu naszych rodaków za tą pracę i za wielki wysiłek. Jesteśmy bardzo dumni, ale oczywiście prosimy o więcej. Prosimy o więcej wysiłku, prosimy o więcej medali. Ten rok 2016, który tuż przed nami, to rok dużych wyzwań, przede wszystkim w tej przestrzeni światowej. To przecież 31. letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji. W imieniu sportowców tej naszej rodziny sportowej chciałabym serdecznie podziękować panu prezydentowi za to, że znalazł pan prezydent dla nas czas. Jest to dla nas też bardzo ważne, ponieważ czujemy się w ten sposób też docenieni przez państwo. Lekkoatletka Anita Włodarczyk. Co prawda u nas w mojej dyscyplinie w lekkiej atletyce jest wielu faworytów do grania zdobycia medalów, ale mam nadzieję, że wszyscy teraz jesteśmy już tak naprawdę na ostatniej prostej, bo już 8 miesięcy zostało do igrzysk, wszyscy ciężko pracujemy i każdy będzie chciał z nas jak najlepiej zaprezentować. Akurat cieszę się, że święta Bożego Narodzenia co roku spędzam z rodziną, że nie przebywam na zgrupowaniu. Ze świętami wielkanocnymi to jest różnie, bo nieraz jestem na zgrupowaniu, nieraz w domu, ale tutaj najważniejsze, że będę mogła zasiąść z najbliższymi z rodziną przy wspólnym stole, bo takich chwil w ciągu roku jest naprawdę bardzo mało. Pod względem kulinarnym tutaj ten okres, że można zjeść więcej inaczej, czy... No to Wigilia, ja zawsze sobie pozwalam na spożycie większej ilości jedzenia w Wigilię, natomiast pierwszy, drugi dzień świąt to już wracam, że tak powiem, do codziennego odżywiania. W drugi dzień świąt będę miała jeszcze trening, bo dwa dni bez treningu to nie można sobie na to pozwolić. W pani wypadku okres świąteczny to jest czas takiego rozluźnienia treningowo-konsumpcyjnego? Powiedziałabym treningowo na pewno nie, ponieważ konsumpcyjnie jestem też człowiekiem, mam też słabości. Ciężko jest oprzeć się temu, co wszyscy wspólnie przygotowujemy na świąteczny stół. Kolarka górska, Maja Włoszczowska. Ale w związku z tym, że ciężko jest się oprzeć, to jest jedna prosta metoda, aby później nie mieć negatywnych skutków w postaci nadmiaru tkanki tłuszczowej, po prostu trzeba więcej trenować i tak też czynię. Na szczęście cała moja rodzina jest bardzo sportowa i wszyscy mi towarzyszą na nartach biegowych czy rowerze, oczywiście każdy swoim tempem, ale... Jak się patrzy na pogodę, to w te święta chyba rower to naprawdę bardzo dobry środek lokomocji i sportu. To prawda, zdecydowanie cały czas, tak jak zawsze grudzień spędza na nartach, w tej chwili cały czas jeżdżę na rowerze, ale tęsknię za śniegiem, bo tak naprawdę ja tego roweru mam wystarczająco dużo przez cały rok i zimę zawsze uwielbiałam za to, że mogę pobiegać na nartach biegowych. Mieszkam na co dzień w Jeleniej Górze, więc stamtąd mam rzut beretem na Polanę Jakuszycką, gdzie te warunki zawsze są genialne, nawet jak w całej Polsce nie ma śniegu, to tam jest. No w tym roku niestety jeszcze nie ma, ale miejmy nadzieję, że jak nie na święta, to chociaż na ten okres noworoczny coś trochę dosypie i będziemy mieli odrobinę świątecznego, zimowego klimatu. To ja tylko dodam jeszcze, że w Pałacu Prezydenckim był Tomasz Majka. I tematyka międzynarodowa w magazynie. Grupa kontaktowa zbiera się w Mińsku. Tematem rozmów ma być odpowiedź na pytanie, co robić, żeby działały porozumienia mińskie. One, jak wiemy, nie działają choćby dlatego, że Ukraina nie kontroluje swojej wschodniej granicy. W Mińsku jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Dzień dobry, witam. Włodku, jak powiedzieliśmy, porozumienia mińskie nie zostałyby zrealizowane. Czy to dzisiejsze spotkanie jest Twoim zdaniem w stanie cokolwiek zmienić? No, po pierwsze, to jest ostatnie w tym roku spotkanie grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na Ukrainie. Spotkanie rozpocznie się za jakąś godzinę. Mają być omawiane m.in. kwestie uwolnienia jeńców wojennych oraz przestrzegania porozumienia o przerwaniu ognia w Donbasie, czyli te tematy, które już wcześniej wielokrotnie omawiano. Raczej nie należy oczekiwać przyjęcia jakichś przełomowych dokumentów i chyba nie będzie jakiejś zmiany sytuacji w Donbasie. Teraz tu w Mińsku odbywają się rozmowy podgrup roboczych do spraw humanitarnych, bezpieczeństwa i gospodarczych. Pracują one w ramach grupy kontaktowej. Dzisiaj nie spotyka się podgrupa polityczna, której zadaniem ma być wypracowanie jakiegoś konsensusu w sprawie dalszego funkcjonowania regionu Donbasu i związanych z tym ewentualnych zmian w konstytucji Ukrainy. To oznacza, że część ważnych spraw przełożono na później. Grupa kontaktowa prawdopodobnie w przyszłym roku będzie nadal spotykać się w Mińsku. Dziś w tej sprawie z szefem białoruskiej dyplomacji
Łodzimirem Makiejem rozmawiał Martin Sajdik, przedstawiciel OBWE, który bierze udział w pracach grupy kontaktowej. Te nierozwiązane sprawy dotyczące Donbasu rzutują na relacje przede wszystkim Moskwy z Zachodem. Unia Europejska dała jasno do zrozumienia, że sankcje wobec Rosji zostaną zniesione, gdy porozumienia pokojowe z Mińska dotyczące Ukrainy zostaną w pełni zrealizowane. Tam jest cały kompleks spraw do zrobienia, w tym przeprowadzenie wyborów lokalnych w Donbasie, sprawy bezpieczeństwa, rozminowania terenu i oczywiście przywrócenia przez Ukrainę kontroli na granicy z Rosją, na tym terenie, który obecnie kontrolują separatyści. Na razie nie wygląda, żeby coś się zmieniło akurat w tej sprawie, natomiast wiadomo, że od przyszłego roku Rosja wprowadza cła na ukraińskie towary. Jak to twoim zdaniem wpłynie na i sytuację w Ukrainie i w Rosji i na handel między obu państwami? Tak, rzeczywiście to na pewno będzie cios w dwustronne relacje gospodarcze. One zresztą kurczą się już od pewnego czasu. Dla przykładu ponad miesiąc temu oba kraje zawiesiły wzajemne połączenia lotnicze. Korzystają na tym na przykład białoruskie linie lotnicze, u których na linii Mińsk-Kijów w tym czasie potroiła się liczba pasażerów i trzeba było otwierać dodatkowe połączenia lotnicze między Białorusią i Ukrainą. Wczoraj jedna z moskiewskich gazet napisała, że straty Ukrainy tylko z powodu niesprzedanych do Rosji rur stalowych w przyszłym roku mogą wynieść ponad 200 milionów dolarów. Częściowo Rosja ukraińskie towary zamieni swoimi, ale częściowo będzie musiała importować z innych krajów. Wspomniana tu już Białoruś liczy na przykład na zwiększenie sprzedaży do Rosji swoich słodyczy i odżywek dla dzieci. Rosja na utracie Ukrainy jako partnera gospodarczego też sporo straci. Pamiętamy, że w czasach radzieckich na przykład obwód Dniepropetrowski Ukrainy, który sąsiaduje z Donbasem, był ważnym ośrodkiem przemysłu lotniczego i kosmicznego, z tym, że Rosjanie od dłuższego... Możemy powiedzieć, że Ukraina coraz bardziej także gospodarczo uniezależnia się od Rosji. Włodzimierz Pat z Mińska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Komentarz europejski w radiowej jedynce. Zrozumieć Europę. Tematyka europejska w magazynie i Dariusz Rosiak w studiu. Dzień dobry. Milion uchodźców trafiło w tym roku do Europy, nie tylko uchodźców, ale także imigrantów. To więcej niż przewidywali urzędnicy, choćby europejscy. No więcej myślę też niż przewidywała pani Merkel, kiedy przed 3 miesiącami wygłosiła to słynne przemówienie, zapraszając uchodźców do Europy i no oczywiście co to spowodowało, to wiemy, bo jesteśmy świadkiem tego właśnie od 4 miesięcy, w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najbardziej niepokojące jest to, że bez względu na to, jakie plany są snute i jakie decyzje są podejmowane, to właściwie mało która z nich jest realizowana. No więc właśnie. Bo przypomnijmy, że jak na razie ustalono, że 160 tysięcy uchodźców będzie relokowanych z tych, którzy już się w Europie znaleźli. Wiemy, że jest milion, ale co do 160 jest umowa. Z nich tylko 200 zostało relokowanych. To są śladowe ilości i brzmi to śmiesznie. No dobrze, ale to wynika wziąwszy z tego, pod uwagę na to, co się tak naprawdę w Europie dzieje. Ale wynika to z tego, że część państw po prostu nie chce przyjmować uchodźców. No wynika to nie tylko z tego, że po pierwsze z tego, że część państw nie chce przyjmować, że ci, którzy chcą nawet przyjmować, również czekają na jakieś ustalenia konkretne. Po drugie, na przykład cały ten system, o którym rozmawiała w tej chwili Austria z Niemcami, czyli system hotspotów, to ma być, na przykład w Grecji miało być kilkanaście takich hotspotów. Czyli takich obozów. Jakby. Takich obozów, z których ludzie będą mogli bezpiecznie przejechać do miejsca, które ich przyjmie. Do, nie wiem, do obozu, do centrum przesiedleńczego w danym kraju, gdzie skąd rozpoczną to tak zwane normalne życie w Europie. W Grecji działa jeden taki hotspot. We Włoszech działa jeden hotspot. Niemcy w tej chwili myślą na temat, pamiętajmy o tym, że pani Merkel w ogóle była przez długi czas bardzo przeciwna organizowaniu tego typu rzeczy. Pamiętamy, że działy się różne rzeczy również na granicy niemieckiej. Pamiętamy o tym, co się dzieje między Austrią i Słowenią w tej chwili, jakie zamieszanie panuje na Bałkanach. No i to wszystko wziąwszy pod uwagę, sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, coraz bardziej tragiczna. Mało tego, nie wygląda na to, żeby ta fala
się zmniejszała. Się zmniejszała, mimo że media o tym trochę mniej mówią. Natomiast no, ciągle mamy kilka tysięcy imigrantów tygodniowo, którzy przybywają do Grecji głównie. No dobrze, a to porozumienie z Turcją nie pomogło? To, że Turcja no tak naprawdę dostaje pieniądze za to, żeby... To znaczy, no właśnie to, co powiedziałeś, jest nieprawdą. Nie, Turcja nie dostaje pieniędzy. Turcja ma dostać. I to jest cała historia wszystkiego tego, co Unia Europejska ustala, bo te pieniądze jeszcze mają być zebrane. Część być może będzie zebrana z jakiegoś budżetu, który już istnieje. Natomiast większa część to są pieniądze, które będą miały dostarczyć konkretne kraje. I po prostu te kraje nie dostarczają tego. To jest tak jak właśnie z relokacją uchodźców, czy z większością decyzji, które wymagają konkretnych działań. Te działania przedłużają się w czasie, co w sytuacji uchodźców, w sytuacji, w której mamy w tej chwili zimę, mamy tysiące uchodźców koczujących na Bałkanach, mamy tysiące uchodźców, którzy próbują się przedostać do Grecji i przedostają się do Grecji i uciekają z Turcji. Mamy obietnicę wobec Turcji, jak Turcja rozegra tę politykę, to jest sprawa otwarta, bo Turcy tak samo chcą ubić interes na tym. No i mamy Niemców i Austriaków, którzy rozmawiają na temat hotspotów i drobne grupy same się zaczynają porozumiewać. Same się zaczynają porozumiewać w ramach Unii Europejskiej.